Dziś opowiem ci bajkę o pewnym doktorze. Doktorze? Myślałam, że będzie o czarodziejce. To, co ci opowiem teraz, jest smutne, ale zarazem pouczające. Połóż się wygodnie i zaczniemy tą przejażdżkę bez trzymanki. Pewnego razu żył sobie Albert Sokolow. Jego rodzice, Natasza i Fiodor, może gryźli się wizualnie, ale z znalezieniem wspólnego języka nie było żadnych problemów. Tata Rosjanin pracował jako ten fajny nauczyciel, którego nie widywał często, a jego mama Polka była najlepszą fryzjerką w okolicy. Jak tam młody, może ty też zostaniesz fryzjerem? No oczywiście, że nim będę, tak jak mama. Z ojcem nie widywał się często, więc nie miał zbytnio z kim się bawić, ale odkąd urodziła mu się siostra, to wykorzystywał każdą chwilę, jaką miałaby z nią spędzić czas. Już w przedszkolu wykazał się ponadprzeciętną wiedzą i jako sześciolatek radził sobie doskonale w podstawówce. Hej Rusek, hej Maciek, co tam? Pomógłbyś mi może z biologii? Bo jak dostanę kolejną pałę, to mama mnie zabije. Pewnie, choć znaleźć lepsze miejsce do nauki. Wygrywał wiele konkursów, olimpiad. Miał także kilka projektów naukowych, dzięki którym niejednemu nauczycielowi wyskoczyły oczy z orbit. Zdał maturę z doskonałym wynikiem, choć nie na 100% ze wszystkiego, oraz dostał się na wymarzone studia lekarskie, po których skończeniu zrobił specjalizację pod chirurgię. Synu, pora to upić? Tata na pewno będzie z ciebie dumny. Mam nawet dla ciebie prezent. Dziewczyny, za miłe jesteście. Po ukończeniu edukacji zaczął pracę nad swoimi operacjami. Operacje mu szły dobrze, a ludzie chwalili jego precyzyjne zabiegi. Hej, hej, dlaczego odczytujesz to, co na was groliłam? Przepraszam cię, skarbie, ale to jest dobrze napisane. No i tak zasuwał, aż koledzy z pracy byli zazdrośni. Kurde, kto tak zgarnia chwały? To ten Rusek Albert, szefie. Może jakiś awansik, ale on jest tutaj od niedawna. Przemyśl to lepiej. 2 miesiące czy 2 lata, to bez znaczenia. Chłopak po prostu... Postaram się jeszcze bardziej, szefie. I dostał wspomniany awans. Na tym się kończy ta dobra część opowieści. Teraz pora na odrobinę grozy. Po pewnym czasie zaczął sobie wyrabiać niezdrowe nawyki, a zaczęło się od filiżanki kawy. Albert. Kto tam? Wszystko w porządku? O Klara, pewnie, nie martw się. Ale jak się tu nie martwić? Ostatnio brat nie śpi, więc jak mam być spokojna? Dobra, lecę, Lulu. Następnego dnia nasz doktor poszedł tradycyjnie do pracy. Dzień dobry, siostrzyszczko. Dzień dobry, panie Sokoł. Pomocy, potrzebne łóżko. Po tym incydencie zdecydował się na potężny krok. Albert, przegiąłeś chyba z niespaniem. Lecisz na L4. Jakie L4? Ja nie chcę odpoczywać. Niestety jest to wskazane ze względu na diagnozę, którą zaraz ujrzysz. Ta historia jest straszna. Spokojnie, będzie tylko straszniejsza. Co się dzieje? Już człowiekowi nie dadzą pospać. Pomocy. Klara, co się dzieje? Otwieraj. Co się dzieje? Klara. Pomocy. Zaraz braciszek cię uratuje, spokojnie. Dzieci. Co jest, matko jedyna? Błagam, już wezwałem pomoc. Ostatnie sekundy życia siostra Alberta spędziła w szpitalu na nieudanej ostatniej operacji, którą miał wykonywać nasz doktor. Przykro mi, państwo, ale jej życie dobiegło końca. Niestety Klara cierpiała na ciężką przypadłość, przez którą miała problemy z oddychaniem oraz inne niewyleczalne dolegliwości. Ten moment wstrząsnął na tyle bohaterem, aż nawet solidna terapia mu nie pomogła. Nie mógł się pogodzić z śmiercią swojej siostry do tego stopnia, aż zaczął sprowadzać sobie paskudstwa spośród słynnych dealerów. Klara, za chwilę do ciebie dołączę. Do momentu, kiedy znów trafił do szpitala. Czy ten Albert zgłupiał? Cud, że przeżył. Czy ja oślepłem? Nie, tylko za dużo wziąłem. Kiedy wyszedł z szpitala, to dopiero zaczęło się robić ciekawie. Co ja z sobą zrobiłem? Nieważne, nie jestem więcej żadnym doktor Albertem Sokołowem, wykorzystywanym przez niewdzięcznych ludzi. Od teraz będę doktor Ćpun IV i będę prowadził laboratoria strachu. Co to jest?
Nic takiego, psorze. Oddawaj mi ten telefon. Co się nie boi? Jak sądzisz, czy pan Sokołow też jest fanem doktora Ćpuna IV? Których przeprowadzanie eksperymentów to specjalność tej placówki. Zapraszam teraz te osóbki. Czekaj, czy to jest? Nie, nie może być. Albert, coś ty zrobił? Przepraszam, psorze. Mogę z powrotem mój telefon? Jasne, trzymaj. Albert. 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 Parówoty, gdzie jesteś, Albert? Albert. Daruj mi życie, błagam cię, debilu, wypuść mnie stąd natychmiast. Jak tam idą pańskie badania? A dzięki, bardzo dobrze. Cierpią jak należy. Cieszę się, ja tu po jeden dokument. Zaparzyć panu herbaty? Jasne, dla mnie bez cukru. Nie pozwolę, aby mu uszło to na sucho. Wychowałam mordercę, jak tak mogłam. Nie wychowałaś mordercy, to on zboczył z drogi. Podsumowując powieść, opowiem, co absurdalnego stało się pewnego dnia. Albert. Jak historyjka, ładna i pouczająca, prawda? Dobranoc. Kolorych snów i się dobrze wyśpi. Jak mam się wyspać po czymś takim? Ano tak, to odłam pigułek, tam jest wszystko. Doktor, nie sorry, Albert, słyszałam twoją historyjkę, co nie? I wiesz co, jak parówki to tylko są. Jak śmiesz obrażać moją rodzinę, Anka? Nie za dobrze ty masz? Może miałam, może nie, kto wie?